Co gotowa? Ojciec 13-letniej Ani chorobliwie boi się o życie córki. Ja mam już tego dosyć. Tata kompletnie zaświrował i nigdzie nie puszcza mnie samej. Jak mogłaś mi tak okłamać? Mężczyzna nie pozwala córce pójść na szkolną dyskotekę. Napada na jej chłopaka. 13-latka ma tego dosyć i znika ze szkoły. Anita mieszka z ciocią i kuzynką Wiktorią. Nastolatki nienawidzą się. Dzisiaj Anitka zaliczy pierwszą imprezę w życiu i pierwszego zgona. Jakoś ciężko mi uwierzyć, że Wiktoria tak nagle chce iść ze mną na tę imprezę. Patrz, pij do dna. Na szkolnej dyskotece Wiktoria upija Anitę. Pijana 16-latka próbuje zrobić striptease. Dawaj, mała! Ania Zych ma 13 lat i chodzi do pierwszej klasy gimnazjum. Rok temu rodzinę dziewczyny spotkała ogromna tragedia. Jej 18-letnia siostra nad ranem wracała z imprezy i została śmiertelnie potrącona przez samochód. Ojciec dziewczyn bardzo to przeżył. Od tej pory obsesyjnie wręcz pilnuje, żeby młodszej córce nic się nie stało. Co, gotowa? Ale kiedy wreszcie pozwolisz mi sama jeździć do szkoły? Przecież to są tylko dwa przystanki. Tomek, ona naprawdę już może zacząć jeździć sama. Nie będziemy o tym znowu dyskutować. Ale wszyscy w szkole patrzą na mnie jak na ostatnią sierotę. No to się nimi nie przejmuj. A co, może coś w tym złego, że chcę, żebyś szczęśliwie dotarła i wróciła ze szkoły, tak? Ale ja poradzę sobie sama, przecież mam 13 lat. 13? A Julka miała 18 i co? I pomogło jej to, żeby ten bydlak ją nie przejechał? Tomek, nie zaczynaj od nowa, proszę cię. Muszę. Widzę, że zapomniałaś już, co sobie obiecaliśmy po śmierci Jurki. Nie, nie zapomniałam. No to pozwól mi, żeby naszemu drugiemu dziecku nic złego się nie stało. Dobra, ja muszę jechać. Czekam na ciebie, Aniu, w samochodzie. Masz, kochanie. Dziękuję. Leć, leć, bo tata czeka. Ja mam już tego dosyć. Tata kompletnie zaświrował i nigdzie nie puszcza mnie samej. Co sobie wyobraża? Że do końca życia będzie prowadzić mnie za rękę? Ojciec Ani jest taksówkarzem. Planuje sobie pracę w taki sposób, aby móc codziennie przywozić córkę do szkoły, a potem odwozić ją z powrotem do domu. Ania, zaczekaj. Dzisiaj kończy o 14, tak? Nie przyjeżdżaj po mnie, proszę cię. Przyjadę, nie dyskutuj. Panie Lesicki! Daj mu wreszcie spokój. Dam mu spokój, a będzie pamiętał o tego ochraniarza w szkole. Fizyk Andrzej Lesicki jest wychowawcą Ani. Ojciec dziewczyny uważa, że nawet w szkole jego córka nie jest wystarczająco bezpieczna. To nie jest dobry pomysł. Pan mi opowiada przez głupot. Nich czulibyśmy się tutaj jak w więzieniu, tak? Naprawdę. Sprawdźcie sobie sami z tigerami, z tymi bandziorami, z zboczeniacami, którzy mogą w każdej chwili wejść do szkoły. To jest bezpieczna szkoła, a nawet jeżeli dochodzi do czegoś niepokojącego, to od razu wzywamy policję. Proszę pana, niech pan nie będzie naiwny. Przecież w szkole zdarzają się coraz to nowe tragedie. Nie ja rozumiem, że pan się niepokoi o córkę, ale proszę mi wierzyć. Porozmawiam o tym z dyrektorem, tylko na razie się spieszę, lecę do pracy. Do widzenia. Pan Zych jest prawie codziennie u mnie albo u dyrektora z takimi właśnie pomysłami. Ja rozumiem, że on przeżył olbrzymią tragedię i boi się, żeby to samo nie stało się jego córce. Ale zamykanie jej w domu i otaczanie ochroniarzami to naprawdę nie jest dobry pomysł. Na razie. 13-letnia Ania jest zakochana w 15-letnim Bartku. Wiadomość, mój kumpel puszcza muzę na tej imprezie licealistów i mówi, że jak chcemy, to nas wkręci. Ej, byłoby świetnie, ale ojciec w życiu mnie nie puści. Postaraj się go jakoś przekonać. No, spróbuję z nim pogadać, ale nie będzie lekko. Dasz radę. To jak, widzimy się na kolejnej przerwie? Bartek podoba się także Baśce, koleżance z klasy Ani. Ty naprawdę myślisz, że twój rąbnięty ojciec pozwoli ci iść na tą imprezę? Przecież ty nawet bez niego do łazienki nie chodzisz. Spadaj, szkoda czasu na ciebie. Ale nic się nie martw, ja na bank będę na tej imprezie i zajmę się Bartkiem. Jeśli chcesz, mogę ci wysłać nasze wspólne fotki, ja się super rozbawimy. Ta wredna Baśka ma rację. Ojciec w życiu nie pozwoli mi na tą dyskotekę. Wystarczy, że usłyszy słowo impreza i od razu zacznie świrować. No ale przecież nie mogę pozwolić, żeby Baśka dorwała tam Bartka. Muszę iść na tą imprezę. Przyjaciółki z licealnej pierwszej C, Wiktoria i Łucja, skończyły właśnie lekcje. Nastolatki od kilku dni rozmawiają tylko o zbliżającej się dyskotece szkolnej. Wiktoria ma jednak problem. Dzisiaj dostała kolejną jedynkę z polskiego. Jej mama została przez wychowawczynię wezwana do szkoły. Co się stało? Świetnie. Moja mama jest pod szkołą. Po co? Przejść pod pokój nauczycielski. Nie.
No to szykuje się totalna masakra. No raczej. Kurde, Wiki, a jak ona cię uziemi? No przecież jutro jest ta dyskoteka. Do klasy Wiktorii od 3 miesięcy chodzi również jej kuzynka Anita. Rodzice dziewczyny wyjechali do Anglii i dziewczyna zamieszkała z ciotką i kuzynką. Anita, w przeciwieństwie do Wiktorii, świetnie się uczy. Wiki, a może ja powiem twojej mamie, że pomogę ci poprawić tę jedynkę? A co, chcesz od niej usłyszeć znowu, jaka jesteś wspaniała? Nie, po prostu chcę ci pomóc. Jasne, chcesz mi pomóc. Potem znowu będziesz biegać za moją mamą z tym słodziutkim głosikiem. Ciociu, pomogłam Wiktorii. Ciociu, a może tobie też czymś pomóc? Wcale tak nie robię. Jasne. Dziewczyno, to może ja cię nagram. Może jeszcze dodam filmik. 10 sposobów, jak komuś wejść do tyłka. I to bez wazeliny. Wiesz co, ale z ciebie świnia. Ze mnie? To ty wpakowałaś się do mojego domu na chama. Dobrze wiesz, że nie zrobiłam tego specjalnie. Dlatego mogłabyś przestać się czepiać. Przez to twoje gadanie cała klasa jest przeciwko mnie. Nie, to nie przeze mnie. To ty jesteś nudną i beznadziejną kujonką. Jak ja jej nie znoszę. Dobrze, że wpakowała się do mojego pokoju, do klasy, do życia i że chce, żebyśmy się przyjaźniły. Akurat. Dojrzę, że moja mama cały czas nie mówi o niczym innym, tylko o tym, jaka Anitka jest cudowna. Ja naprawdę nie chciałam mieszkać z ciotką i chodzić z Wiktorią do jednej klasy. To moi rodzice stwierdzili, że tak będzie lepiej. Do Anglii sprowadzą mnie dopiero, jak zdam maturę. Do tego momentu muszę mieszkać z Wiktorią. To dlatego próbuję się jakoś z nią dogadać. No, ale jak widać, łatwo nie jest. Mama Wiktorii jest zła na córkę. Żeby porozmawiać z wychowawczynią, musiała zwolnić się z pracy. Cześć, Anitko. Dzień dobry, ciocio. Gdzie jest Wiktoria? Pod pokojem nauczycielskim. Dobra, wiesz co, chodź tam ze mną, dobrze? Ja już ci nie wrócę do pracy, a potem wszystkim pojedziemy razem do domu. Kobieta jest zmęczona problemami, które ostatnio sprawia jej Wiktoria. Znacznie lepiej dogaduje się ze spokojną i grzeczną siostrzenicą. Z czego ona tę jedynkę dostała dzisiaj, co? Z mitologii, ale to naprawdę był bardzo trudny sprawdzian i nie do końca zapowiedziany. Sporo osób go zawaliło. Słuchaj, fajnie, że jej bronisz, naprawdę, ale obie wiemy, jaka jest prawda. Od miesiąca przeszło, nie widziałam jej z książkami. Tobie jak poszło? Dobrze, mam 5. Dobrze, dziecko, super, naprawdę. Widzę, że się już pochwaliłaś, jak super ci poszedł sprawdzian. Wiktoria, uspokój się, ona się ma czym chwalić, w odróżnieniu do ciebie. Pytania mi nie podeszły. Jak ci miały podejść? Kiedy ty się uczyłaś ostatni raz? Weź trochę przykładu za nim, ty na litość boską. Tak, zaczyna się właśnie. Ciecie, to może ja sama pójdę. Nie, proszę tutaj obie na mnie zaczekać, dobrze? Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Zapraszam, dobrze, że pani już jest. Ciociu, to może ja sama pojadę do domu. A może jeszcze bardziej będę zakuwać, żebyś była jeszcze bardziej ze mnie dumna, co? Weź się ode mnie odwal. To ty się ode mnie odwal, a najlepiej wypadł z mojego domu. Z fizyki proszę spojrzeć, ta sama sytuacja. No i z chemii wcale nie jest lepiej. Także jak tak dalej pójdzie, to Wiktoria będzie zagrożona na semestr z wszystkich tych przedmiotów. Mama Wiktorii jest wściekła. Miała nadzieję, że córka dzięki kuzynce podciągnie się w nauce. Odkąd Anita się u nas pojawiła, to będzie lepiej, że ona zobaczy, ile Anita spędza czasu nad książkami i weźmie z niej jakiś, nie wiem, przykład. A to działa po prostu, nie wiem, jak płachta na byka. Na domiar złego klasa stoi po stronie Wiktorii, przez co Anita nie ma żadnych znajomych. Ja już jej milion razy tłumaczyłam. Ja mówię, przecież to jest twoja, dziewczyno, jakby rola w tym wszystkim, żeby pomóc Anicie się odnaleźć, zaaklimatyzować. To jest dla niej nowe środowisko, ale do niej nic nie dociera. Po prostu nic. Ja też próbowałam rozmawiać z Wiktorią na temat Anity, ale bez skutku. Ja myślę, że Wiktoria bardzo przeżywa sytuację, że Anita się do państwa wprowadziła i może stąd biorą się jej kłopoty z nauką. Ja sobie zdaję sprawę, że to dla niej nie jest łatwe. Dla nikogo nie jest łatwe. Ale to nie może być tak, że ona przez to zawali rok, no. Ona poprawi tę ocenę. Ja pani to obiecuję, dopilnuję tego. Dobrze, ja ze swojej strony porozmawiam z nauczycielami, żeby jakoś rozsądnie rozłożyli jej to w czasie, żeby miała szansę zdać. Kobiecie jest wstyd przed nauczycielką. Zdaje sobie sprawę, że ostatnio nie bardzo interesowała się ocenami Wiktorii. Zamierza natychmiast to zmienić. Od dzisiaj, od razu po szkole wracasz do domu i siadasz nad książkami, jasne? Masz szlaban, dziewczyno. Nie ma szans. Jutro mam dyskotekę, ja muszę na niej być. Słuchaj, czy ty słyszysz, co do siebie mówię? Możesz być zagrożona z 4 przedmiotów, dziewczyno. Przecież jeden wieczór mnie nie zbawi. Wiktoria, nie przeginaj. Ciociu, no ale pozwól jej iść na tę dyskotekę. Ja jej pomogę w nauce i na pewno, że ze wszystkim zdąży.
Przecież kto ci powiedział, że ja potrzebuję twojej pomocy? Wiktoria, co jest z tobą nie tak? Co jest z tobą nie tak? Anita proponuje ci pomoc, a ty jeszcze się na nią wydzierasz? Aha, czyli jak będę się mogła z nią uczyć, no to wtedy też pójdziemy na dyskotekę. Dobra. Pójdziecie, ale najpóźniej o 9 masz być w domu i siadasz jeszcze na chwilę do książek. Tylko nie myśl, że mam u ciebie jakiś dług. Czemu ona cały czas pieprza się między mnie i mamę? Mam dosyć tej wieśniary. Najchętniej siłą wykopałabym ją z domu. Następnego dnia 13-letnia Ania wychodzi do szkoły. Jej tata jak co dzień czeka w swojej taksówce, żeby ją tam zawieźć. Dziewczyna przez całą noc myślała o szkolnej dyskotece, na którą zaprosił ją Bartek i doszła do wniosku, że będzie mogła na nią pójść tylko wtedy, gdy okłamie rodziców. Słuchajcie, ja powinnam być w domu, jak wy wrócicie, także... Dobrze. Znaczy, bo ja sobie właśnie przypomniałam, że może zostać dzisiaj dłużej w szkole. Co dłużej? Dlaczego? No, bo mamy dodatkowy trening przed tymi zawodami, co są w przyszłym tygodniu. Przecież nie miałaś żadnych dodatkowych treningów. No ja wiem, ale to wyjątkowa sytuacja. Jedna z dziewczyn rozwaliła sobie kostkę i mam wejść na jej miejsce. No to świetnie, przecież zawsze chciałaś spróbować swoich sił w sztafecie. Tak, tak, ale to pewnie trochę potrwa, zanim się zgram z resztą dziewczyn. Skończymy pewnie koło 9, albo może nawet pół do 10. Co? Przecież to jest środek nocy. To jest wasz trener, to jest niepoważny człowiek. Tomek, proszę cię, przecież i tak po nią pojedziesz. No właśnie. Dobra. Dobra, chodźmy. Tylko pamiętaj, czekasz na mnie w środku, żeby ci nie podkusiło wychodzić przed. Jedźcie już. Pa. Na razie, pa.